Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Pozdrowko Kolinisty. Ze mną oczywiście są widzowie na czacie, więc siemanko wszystkim. Zapraszam również was na Twitcha, bo tu się streamy odbywają od 17. Od poniedziałku do piątku, więc zapraszam serdecznie. Ponadto łapeczka w górę i subskrypcję. O, jakbym prosił, to bym umarł ze szczęścia. Dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że wam się to, że wam uda się to zrobić. Słuchajcie, gdzie jestem? No jestem na razie tutaj tak w tym miejscu, bo trochę musiałem przycupnąć, to odpaliłem kamerę. Idziemy z buta do gościa. Dzięki za followka, żeby dla ciebie, pozdro. I tak, słuchajcie, idziemy, Krzysiu, płaci elementy. Nie chcę, Krzysiu, płaci co chce. Idziemy do gościa po ciemnik odebrać. Kasa zapłacona, 25 tysięcy chyba za niego dali. Zadałem, mówię, ty. Jakoś tak, co on tak się stoi, no nie patrzy. Albo z kamerą ja jestem. Proszę, jedź pan. Poszedł. Mówię tak, jakoś tak trochę tanio, 25 tysięcy. No ale mówię, dobra, okazja, może albo coś. Jak się okazało, słuchajcie, idziemy od razu. Gość kupił ten ciągnik, właśnie tutaj stoi, MTZ-cik, Belarus. Kupił ten ciągnik od jakiegoś typa z Parczewa, nie wiem, tam, że jakiś kredyt miał i że go komornik dostawał. On go z jakieś tam śmieszne grosze wziął, ale gość powiedział, że po prostu ten tutaj zamieszka. Tak mu strasznie nie pasuje ciągnik, coś tam się psuje, coś tam tego. Dobra, panie, z 25 tysięcy tego wyremontuję, nie ma problemu, nie? A dalej mi ciekawi, o co chodzi z tym gościem z Parczewa, że go zlicytowali, nie? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie, co chodzi, bo ja pierwszy słyszę o czymś takim. W każdym razie, przed państwem, nówka sztuka, 81-konna bestia MTZ, prosto z Parczewa. Właściwie tak przejściowo z Parczewa. Tutaj jest, z turem od MP-lifta, no i tutaj oczywiście jakiś tam w zestawie była łyżeczka do obornika, mi to pasuje. Stara kabina, no jest tak jest, halogeny to wszystko ma, tu też ma halogeny. Z tyłu ma halogeny, chlapacze. O, LPA, to z Parczewa. No widzicie, nawet nie przerejestrowane jest, nie? GP, że Grzegorz Parczew chyba? Chyba tak, nie wiem, nie szło to. No dobra, słuchajcie, więc tak on wygląda, 25 kotka za niego zapłaciłem. Strasznie mało, ale mam nadzieję, że będzie nam tutaj dobrze się sprawował, więc nie ma co. Ja od razu mówię wam tak, siadam do niego. Słyszysz, jak on chodzi? Aż podgłośni chyba chłopa, nie? Władek nie jest parczewskiego rolnika. Władek poszedł... Pani śmiga. Władek nie poszedł do Parczewa, tylko Władek poszedł, proszę ja was, tutaj do sąsiada. Do takiego Przemysława, nie? Okej. Jak on chodzi? Zobacz, jak to chodzi. Na łopatkach ma 9 biegów, stary, no jak w tirze, nie? O kurde, czekajcie, trzeba powolutku tu nim zjeżdżać. No tur wszystko działa, jak widzicie, nie ma problemu z tym. Więc spoko. Dobra, dzięki turu, to powiem wam szczerze. To jest tragedia jakaś, nie? A, bo to ten. Ło! Kurdego raz! To już wiem, czemu taki tanie, bo to się wszystko rozsypuje z niego. Dobra, pierwsze problemy. Powiem wam szczerze, coś czuję, że ten MTZ to jednak będzie... to jednak będzie... Ciekawie się zaczyna, nie? Jakieś śruby gubię. Dobra, trudno. Jadymy. Ale wygląda zarobiście, mega się cieszę, że... Ty, chociaż on gdzieś światło działają, poczekajcie, ja sprawdzę. O, tu procesja jedzie. Na światłach, no z tyłu są. Z przodu są. Ma działać. I live już trwa? Live trwa 3 godzinki 10 minut, a odcinek 4 minutki właśnie wybiło, nie? Pogada środka? No to w środku to zaraz pojedziemy na gosło, wszystko zaprezentuje, nie? Dzisiaj będziemy sobie te zbierać kostki ogólnie. Ale mówię już, wezmę go dzisiaj wam sprowadzę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No to tak, ogólnie on ma jakiś simple ad IC, nie wiem co znaczy, ale ja jak gram na idraku, to nie bardzo mogę to odpalać. Ale i tak nie jest nic za bardzo niepotrzebne. Dobra, tu trzeba zawinąć sobie. Okej, okay. I wjeżdżamy sobie na gospo, nie? Powiem szczerze, to jest początek czegoś naprawdę wspaniałego. To jest super historia, która się tworzy. Kiedyś jak graliśmy na Zdzichowej, pamiętacie, mieliśmy tam Forterę Parczewską. Chyba tego samego gościa nawet. A teraz mamy jego starego MTZ-a, nie? Prawdopodobnie. No, więc tak on się prezentuje w całej okazałości. Środek. No to cóż. No klamka z drzwi. Tutaj ta sama klamka. Tu jakiś tam błotniczek. Gdzieś tam szyba z tyłu jest. Przy berdachach też jakiś mam. No i tak wygląda przód, to nie? Cały tego.
Cockpit, to jakiś wajchy, pół nie działa, nie? Tak samo zegar, to tylko jeden chyba działa. Ta jeden zegar tylko działa. Klamkę ma wypas, no, ma wypas. Ma wypas to. Dobra, słuchajcie, to nie ma co. Niech sobie siuntka postoi, ja sobie podczepię przyczepkę. Tylko jestem, muszę burtę pościągać i pojedziemy sobie zbierać kostki dzisiaj, bo to jest się naszym głównym zajęciem. Ja wiem, że teraz podczepiam taką malutką przyczepę takiego ciągnika. Zdaję sobie z tego sprawę. Oczywiście trochę się śmiesznie wygląda, komicznie, ale no mówię, no to jakby wiecie. O, tak muszę niestety tutaj to zbierać. Już to wysypuję. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy używam kostek do zbierania. I że będę niedługo działać na swoim, jakby nie. Dobra, chodzi o kostki, to pojedziemy sobie na nasze pole, tamto na ten nieużytek, bo tam jest akurat spoko, trochę daleko, więc tam sobie pozbieramy. Fajna poletka kwadratowa, więc powinno się szybko pójść. Ty patrz, jak to wygląda w przyczepkę, śmiesznie. Ty! Ej, powiem szczerze? Zarąbiście wygląda ten ten MTZ-cik Belarus, nie? Czy co to jest w ogóle? Jak to się nazywa? Tak, mam jakiś składak. Gier puchlał to potem, nie? Ło, wow, ale ciężko się skręca nim, nie? Więc ja... MTZ to jest, tak? No, MTZ. No ale no, ogólnie 81 koni. Gdzieś tam te chipy można zrobić jakieś większe, więc może tam gdzieś sobie do setki go w przyszłości tam podrasujemy. Powiem szczerze, że tak, teraz problem jest taki, że kupiłem duży ciągnik z turem, fajnie, w końcu. Jakby nie to, że takie tanie pieniądze, to bym go nie brał, nie? Ale mówię, wezmę, być niech tam będzie, nie? No i co? I ogólnie to... ty! Albo nieważne już, dobra, nieważne. Może tak, zbierzemy sobie tę kostkę dzisiaj, tutaj. I jak tam start czasu, to może jeszcze podczepimy siuntkę do tego. Podczepimy siuntkę. Proszę ja was. Do czego chciałem powiedzieć? Do rzutnika i pojedziemy trochę obornik ładować, może co? O, to nie jest głupi pomysł tak naprawdę. Ale przy okazji byśmy trochę też poużywali sobie tego MTZ-a, nie? Bo na razie tak tylko sobie stoi po prostu. Filipek, dzięki za follow. Jak to teraz ustawiasz dobrze, nie? Bo jakoś tak było najlepiej. Wydaje mi się. Okej. Okay. Gdzieś na fotelu, na podłogi kitingu. A, że mam z boku siedzieć bardziej. No dobra, to będę siedzieć bardziej z boku. Bo wiesz, i traka taką ustawiona po prostu, nie? Bo on tak bardziej z boku chyba jest, nie? Tak, jest takie bardziej z boku właśnie, no. Tutaj siedzenie jest tak z boku. To dziwnie, no ale cóż, może lepiej wtedy widzi koło albo coś, to nie wiem, nie? A więc dzisiaj tak pozbieram te kosteczki. Ja myślę, że tak do 10 minuty sobie pozbieramy. Jak coś, to potem zrobi się cięcie z tego zbierania i wam pokażę, jak to wygląda pozbierane. A potem jeszcze mówię, chcę dzisiaj ten obornik zrobić, nie? Na tym nowym polu, co nie? Bo tam też będzie fajna akcja. Ja w ogóle zapomniałem o tamtym polu całkowicie, nie? Ale już jak nagrywam, to niech będzie tak, nie? Nic mi się nie zepsuje, spokojnie. Dziwne w ogóle są te kostki, że one tak chłapią, nie? Zobacz. Jakby tą kostkę tak położyć z drugiej strony, może? Bo może ta kostka działa tak, że wiecie, ona lepsza ma kolizję z drugiej strony, nie? O jest. No jakoś to tak... Jestem przekonany co do tego. No ale nic. Nic się nie zrobi, dupy singiel, co ty gadasz? Wszystko jest w najlepszym porządku, zobacz jak to fajnie leci. Boż kurde. No ale te kostki co do cery do wywalania imo. No co tu się robi? Widzisz to? Ja z belkami klnąłem, nie? Ale z tym to jednak będzie gorzej. Wreszcie, powiem szczerze, na przykład belki z sowieckiej piątki, jak gramy sobie na gospodarstwie rolnym puchlał, no to tam akurat jest inaczej, bo tam belki bardzo fajnie to sprawnie, nie? A tutaj tak... Nie wiem. Tak jakoś nie mam szczęścia do tych kostek na tym save'ie. Lepiej się nie odzywać, bo jak się spierdzieli. Ta, no lepiej nic się nie odzywać, nie? Więc na razie jest spoko, nie? Na razie fajnie się ładuje. No podjechać trochę, nie? Jakoś to idzie to. To po trochu tam, nie? Okej, okay, tu sobie podjedziemy i będzie fajnie. Nie będzie latało? O, może nie będzie latało. Mam nadzieję, że jednak nie. No i tak w planach będzie się tylko pozbierać to te pole. A potem jedziemy na obornik, nie? Okej. Okay. Przy okazji wam powiem, że jest 17 stycznia. Nie no. Co to kurde go raz robił, nie? Te kostki. Model fajny, a kolizje są tak zupsone, że tragedia, nie?
Ale proszę, może nie pasuje do tej przyczepy czy coś. No nie wiem. No mniejsza. Więc co miał mówić? A. Że jest 17 stycznia. Jak ktoś to kolonia dalej nie wyszła się na konsolę, jest oczekiwanie na testy. Właśnie, wam pokażę może, bo wy widzowie nie wiecie o tym. Czy ja już gram na zupdate'owanej mapie, czy nie? Już nie pamiętam w sumie. Ale jest w lesie taka jedna ciekawostka. Zaraz wam pokażę może. Jedziemy się na szybkości. O! Jest wszystko! O, krówka. Tak, tego już tu nie ma, jakby co. Już tego tu nie ma. Nie będę mówił kto. O, kolejne. Słuchajcie, nie będę mówił kto. Ale mamy jakiegoś niedobrego człowieka u nas w składzie. W sensie, no wiecie, no ja sobie się to trzymałem, te krzaki i tak dalej. I ktoś mnie po prostu zgłosił na modhubie, że nie można i w ogóle, no i mapę zdjęli z modhuba. Więc aktualnie nie pogarcie na niej. Nie macie w ogóle dostępu do kolonii. Ale jak wyjdzie update na konsolę, teraz to wyjdzie też na pecety, więc nie martwcie się, nie? Mam nadzieję, że jak to nagrywam, to macie już kolonię na pecety, znaczy na konsolę, nie? Więc no. Oby tak było. Tak, kret taboret jakiś jest, no. Komuś nie pasowało. No nic, no. Jak to mówi Venturio, to są testerzy, nie? No to są jakieś żarty, ty. Dobra, pasuje. Podjeżdżamy. No, także tak jak mówi właśnie ta Venturio, to są po prostu testerzy mapy, oni dokładnie sprawdzają, czy modyfikacja jest dobrze zrobiona, nie? Dobra, słuchajcie. Ja zrobię tutaj z wami cięcie i będę sobie teraz zbierał na spokojnie. Pozbieram troszkę tego tutaj, muszę tak to robić, jest nierealnie, no ale wiecie jak jest, to jest farmik, nie? Więc pozbieram sobie trochę tego i widzimy się jak już tam, też będę pozbierany i się będziemy wracać, nie? Także zaraz do was oczywiście wracamy. Dobra, dziecko, wracamy z powrotem. Mamy już, tak widzicie, pozbierane, nie dużo tego wyszło. Ja sobie po prostu otwieram drzwi jak szef, nie? Siadamy. A trzeba bardziej z boku siedzieć, właśnie tam Seblo mówi, że bardziej z boku trzeba siedzieć, więc... Dobra. I oczywiście wyjeżdżamy sobie na chatę. Wyjeżdżamy na chatę. Powolutku z tym, bo się rozpierdzieli. Dobra, kierunek zabijam. Jaka hiperwentylacja, co ty? Co ty gadasz, chłopie? Nie wiem, co ty mówisz w ogóle. No, więc idziemy sobie. Od razu odwinę sobie to wszystko. Odepnę zaraz chatę, znam w stodole, tam nie będę się tym pierdzielił. Odepnę w stodole po prostu to. Zaczepiamy zaraz do siuntki. Oczywiście. Zrzutnik, tak. I będziemy sobie trochę ładować tego bornika. Pojedziemy sobie na nowe pole, to które dzierżawimy. Więc no, jest to w sumie pierwszy sezon dzierżawy. Tak naprawdę. Więc jeszcze sporo przed nami. Wziąłem na 3 sezony tą dzierżawę, mam nadzieję, że to się jakoś tam w miarę zwróci. Ogólnie to z mleka, kasa idzie dobra. I to mleko będzie tak naprawdę na tą dzierżawę spłacać, nie? Także spoko. Gdzie teraz tutaj zajechać jakoś tak powolutku? Tam mam slot zajęty jeden, no tam stoi ten... Szczepka ta malutka. Więc ja tak tutaj zajadę. No zaraz bramę nie przesunął przypadkiem. O, masz już po bramie. Dobra. Okej, okay. Niechaj sobie stoi tutaj, nie? A, sobie to potem zrzucę na spokojnie. Nie będę z tym pierdzielić. Dobra. Więc co, zabieramy się. Dobra, otwórz drugie drzwi, a po co? Zaraz mi na opornik podało, to chyba chciałeś się wolał to je zamknąć, nie? Jednak. Dobra. Ło, panie! Ło, panie! Co go tak miota? Coś go miota troszeczkę. Ty, ja trzeba będzie skoczyć zaraz do sąsiada po obciążnik. Bo ja sprzedałem z Władkiem, a mogę jednak... Mniej się rację, mogę zostawić ten obciążnik, no. Góry się wylegują tutaj, no nie teraz, no ja tutaj... Pług, zapnij! Ty, ja nie głupi w sumie, nie? Mógłbym tutaj na ten narąbać. Okej. Ale wawek też podpinam zaraz, to nie ma co. Dobra. No gdzie lecisz pod koło? Zara będzie rosł. Tragedia z tymi kurkami to jest, nie? Obornika są tak dużo, że powiem szczerze, nawet nie wiem co z tym robić, nie? Tak samo z Noewisą. Chyba to po prostu muszę sprzedawać, nie?
Bo to serio, mam tego za dużo, nie? Dobra, jak to mnie szło w ogóle, to ładowanie tym? Ty no, chyba trzeba ten. Dobra, cieszymy się tak, ale kolejnym razem, no to raczej bez dwóch zdań. O kurwa, ty co robi, pa! Trzeba wciążyć do niego, bo tak to nie będziemy ładować. A po prostu będę mniej brał, wiecie? Oporniki z drogi? Tak? Czy co, może zamiast ten... Nie, jednak się nie da mniej brać, to teraz łapie ci fula, nie? Zamiast obornika, mówisz na pole lepiej dawać gnojwice? A obornik sprzedawać? O, aż nie trafiłem jeszcze. O, full nabite jest, no i dobra, pasuje. Dobra. Dobra łyżka, nie? Dobra łyżka, pajek łapie. Dobra, ty, a tu, co on tak nisko siadł? On tak siedzi? Dobra, jadymy z tym. Co tu tak nisko siedzi? Lecimy z tym tematem. Tu chyba serio dopierdzielę trochę większą dawkę tego obornika. Jak zwykle busy jeżdżą. O kurwa, felgi poginte. Dobra, piątka. Kompresor pompować koła. Profesjonalny sprzęt, no teraz tak. Teraz tak. Siewnik podszedł talerzówkę. Dobra, kij z tym, to i tak jest, wiecie, na chwilę, nie? Dzisiaj pierwszy tego nie będę to składował. Walny sobie z dwa rzutniki, może jeden. Zobaczmy, jak to będzie szło. Wiecie, bardziej tak to jest. Okej, a jaki to mam w ogóle ten? Mam to automatyczne? Nie, mam swoje ustawione, tak? Aktywuj automatyczną. Ile tu mam? No tak, z te kurde. Chcesz na hektar walić? Czy na hektar by było dobrze, nie? Manualną dawkę robimy. Ale zobaczymy, co się nie działo. I czekaj. Czekaj, panie kochany, ja to muszę też zakupić sobie ten, bo to... Zobaczcie mi teraz, że to robię na odcinku. Ale to trzeba kupić. 7 stówek za badanie. O, fajna klasa gleby tu będzie nawet. Dobra. I ogień jest w tym razie z tym tematem. Trochę więcej tego opornika. 12 ton, niech będzie, nie? O, i pasuje. Nie będę się pierdzieli, bo obornika mam strasznie dużo, więc można trochę tutaj poozocić obornikiem. Niż sztucznym lepiej. Wiadomo, nie, lepiej naturalnie działać. Dawaj 5, ale co 5? A piątkę dawaj. Piątkę pójdzie? Oj, tak średnio chyba, pod górę może nie. Więc na tym będę iść normalnie, ale z górki piątkę mogę wrzucić, nie? Najwyżej. Masz taki słaby internet? No to współczuję. Też miałem jakiś słaby internet, nie wiem co znaczy. Dobra, i tu piątka, tak? Tak, 15 na godzinę maksymalnie leci. Ty, jak to jest w ogóle ten, jaka to jest górka, patrzcie. Ja się spodziewałem, że ta górka taka to będzie. Elegancko. O, tu mamy przez sąsiada przejazd nawet. Pasuje. Czwórko będę jeździł jednak, wiecie? Czwórka będzie spoko. Dzieciak, słuchaj, nie będę robić mapki inspirującej się Mazurami. Jak coś, to weź tam napisz do ludzi, którzy się tam tym znają. Na tych materiałach z reala, niech robią, nie? Ja to jestem prosty mapmaker, co... Wiesz, kleję ulepy, nie? Jakieś tam, a nie mapy. No ale dobra, jakoś tam powoli to się porozrzuca ten obornik, nie? Mamy go i tak strasznie dużo, więc to... Nie ma co żałować, a myślę nawet, że można sobie tam... Jakiś azocik pierdyknąć na ten... Na łąki też, nie? A to w sumie, o, teraz jak poza odcinkiem sobie zrobimy, to pozbieramy sobie kostki, rozrzucamy sobie obornik i fajnie będzie, nie? Bo też nie chcę tak za bardzo was męczyć tym, że odcinki z tego i z tego, tylko zawsze wiecie. Robić bardziej dużo poza odcinkami, a na odcinkach tylko jakieś takie ciekawe prace, nie? Włącz gniecenie? Ty, mogę włączyć gniecenie. Dobra, to następny odcinek. Ogadnę gniecenie. Nie zapomniałem o gniecenie, faktycznie. O... Pojedziemy jeszcze na rozrzutnik chyba czy coś, chociaż tak chyba odcinek już sam się powoli kończy.
Będzie średniawka. Aj, dobra, to teraz włączę gnicenie, poczekajcie. Niech będzie, bo i tak potem zapomnę, więc teraz odpalę. Jak tam to gnicenie leci? Powinno się to w sumie zmieniać, coś tam, nie? No, działa teraz, fajnie. Faktycznie mogę robić na gnicenie, nie? Tak, modzik ten na ten azot i tak dalej, to jest precyzyjny farm, jak najbardziej. To znacie, jak kochacie pewnie, więc wiecie, o co chodzi. W sumie to nawet nie wiem, czy teraz jechać. Dobra, pojedziemy sobie z tym na chatę, nie? Tak, jeszcze. Bo tam już coś trochę zostało, to nie ma co też tego. Nie będę już jechał drugiego kółka, nie? Aż 12%? Ale mnie się, dobra, jedziemy. No, więc gniecenie eleganckie. Przypomnę też, że oczywiście macie to w update'cie niedługo. Też będzie odcinek nagrywany z tego update'u. Zwójki już. Mój pies tam łazi! A może sąsiada? I wie. Chyba na tym co sobie włączę, raj to jest lepiej. Ale to tylko zmienia ci ten kolory pól na minimapie. Nic więcej, nie? Dobra, jadymy. Tutaj. Prosto się nie garbi jak najbardziej, ale dziękuję, że badasz moje plecy. Dobra. Więc idziemy sobie. No to co, słuchajcie. Myślę, że jest idealny moment, żeby skończyć odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I oczywiście zapraszam na kolejne. Już sobie tylko tak jeszcze, o, ogarniemy. Słuchajcie, no cóż, napiszcie co sądzicie o tym zestawie, znaczy o tym zestawie, o tym ciągniku, czy wam się on podoba, czy nie. No według mnie jest zarąbisty i tutaj bardzo fajnie się sprawdzi na takie, na nasze gospo. Gdzieś tam też ciągnik z historią, więc fajnie. Także co, napiszcie co tam sądzicie, dzięki za uwagę, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam. Pa.